Pozdrawiam wszystkich i jak co poniedziałek zapraszam na nowy tutorial. Dzisiaj zajmiemy się retuszem brwi, będziemy je wyrównywać i pokażę, jak to zrobić w łatwy sposób. Waldek, kanał Photomix, zapraszam. Ci zasubskrybują moje kanały na pewno już wiedzą, że zaczynam tutoriale od najprostszych, dlatego metoda, którą dzisiaj pokażę na wyrównanie brwi i poprawienie ich oczywiście będzie jedną z prostszych, mianowicie stworzymy nową warstwę ze skórą nad brwią i przesuniemy na naszą brew, układając ją tak, aby oko i oczywiście sama. Bref wyglądała jak najlepiej. Osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony tematami i tutorialami, które pokazuję na swoim kanale. Wskakujemy do Photoshopa i już pokazuję, jak to się robi. Jeśli mamy, tak jak w tym przypadku, troszeczkę zbyt duże. Brwi. Możemy to, jak powiedziałem wcześniej, w łatwy sposób zniwelować. Ctrl plus, Command plus przybliżamy sobie obraz. I właśnie w prosty sposób już pokazuje jak będziemy to dalej edytować. Przechodzimy do paska narzędzi, wybieramy lasso. I teraz należy zaznaczyć dookoła, tutaj właśnie naszą brew. I zrobić taką maskę, którą później nałożymy na właśnie te niepotrzebne części włosków. Czyli rysujemy przy samych brwiach coś takiego. Możemy jeszcze nawet tutaj troszeczkę dalej dociągnąć czyli wciskamy Shift i powiększam zaznaczenie teraz aby jeżeli skopiujemy właściwie tą warstwę i przeniesiemy ją niżej będziemy mieli ostre krawędzie dlatego należy się pozbyć ostrych krawędzi zaznaczania robimy quick maskę czyli wciskamy po prostu klawisz Q na klawiaturze przechodzimy do menu filtr blur czyli rozmycie i rozmycie gaussowskie gaussian blur Tutaj ustawiamy w zależności od rozdzielczości naszego zdjęcia promień. Tak aby delikatnie były rozmyte tutaj właśnie te końce naszego zaznaczenia. W tej chwili 3,8, tak jak 4 i 3. OK. Wciskam klawisz Q jeszcze raz. Quick Mask zginął i teraz Ctrl J Command J kopiuj zaznaczony element do nowej warstwy. Jak widzicie powstała nowa warstwa. Jeśli wyłączę dolną, to mamy tylko warstwę z naszą skórą nad okiem. I teraz przechodzę do narzędzi Move Tool i przesuwam część skóry po prostu nakładam na Na brew od góry I jak widzicie bez żadnych już większych edycji Mamy to poprawione Jeśli damy CTRL 0 czyli centrowanie Od razu efekt jest o wiele lepszy Oczywiście jeśli jeszcze raz przybliżę i zrobię transformację, czyli Ctrl T, Command T prawym klawiszem na naszym zaznaczeniu dam warp i teraz możemy dowolnie przekręcać i edytować właśnie tą naszą zaznaczoną i skopiowaną skórę, dostosowując do potrzeb tak żeby właśnie Wbrew była jak najbardziej dostosowana do tego, co, co właśnie chcemy uzyskać, lub co chce nasza modelka. Zatwierdzam i tak było. Przed, tak mamy po naszych pracach. Jeżeli chodzi o część dolną oka, to robimy to analogicznie w ten sam sposób, czyli przechodzimy do. Naszego, naszej warstwy ze zdjęciem. Nie robimy tego na tej warstwie, ponieważ na tej warstwie jest tylko górna część naszego, naszej skóry nad, nad brwią i nic by się nie skopiowało. Dlatego musimy, jeżeli chcemy jeszcze raz skopiować, być na warstwie ze zdjęciem. Może to być tak, jak tutaj jest tło, lub jeżeli stworzymy Ctrl J, Command J nową warstwę. To po prostu musimy być na warstwie, na której, z której po prostu chcemy skopiować. Jeżeli nic nie ma, to nic nie skopiujemy. Jeszcze raz zaznaczam lasso. Ctrl plus sobie przybliżę. I tak samo jak wcześniej robię zaznaczenie części. Teraz pod okiem. Trochę tutaj pozostawało, dlatego z Shift'em połączę. I jeśli mamy zaznaczone, robimy Quick Mask i przechodzimy do menu Filtr. I mamy tutaj na górze Gaussian Blur już od razu zaznaczony, ponieważ tu nam się będzie pojawiał ostatnio użyty filtr, który będziemy. No, wcześniej używaliśmy po prostu, nie musimy przechodzić do menu Blur i Gaussian Blur i jeszcze raz wybierać tej opcji. Możemy od razu wcisnąć tutaj i będziemy mieli z takim samym efektem zrobione rozmycie. Należy na to uważać, jeżeli chcemy zedytować nasz, nasze rozmycie. Wtedy musimy wejść krok po kroku i jeszcze raz to zrobić. W tym wypadku nie potrzeba. Czyli klikam na Gaussian Blur, Q, Ctrl J, kopiuję, menu Move Tool i przenoszę wyżej naszą skórę, czy skórę modelki, Ctrl T, możemy to przekręcać. I jak powiedziałem, dowolnie formować w tej chwili tak wystarczy, i mamy oko przed i oko po. Jeżeli to oddalimy przed i po. Co zrobić, jeśli mamy dosyć, można powiedzieć, mocno poszarpane yy, nasze brwi? Jest to analogiczne i podobnie, jeżeli to było wcześniej, czyli bierzemy lasso i nad samym, nad samymi brwiami robimy zaznaczenie skóry. Q, tworzymy quick mask. Filtr i teraz już nie wybieram od razu Gaussian Blur, tylko przechodzę do Blur, Gaussian Blur i tutaj troszeczkę nawet do 5.0 zwiększam rozmycie OK Q zamykam Quick Mask, Control J, Command J kopiuję naszą warstwę Move Tool, narzędzie i przenoszę skórę niżej do zakrywając, właściwie nie do, zakrywając niepotrzebne części brwi przed, po. Teraz możemy stworzyć maskę krycia. Czyli tutaj klikamy na dół, wybieramy pędzel, Kolor czarny i trzeba troszeczkę stworzyć właśnie realistyczne przejście, bo zakryliśmy włos, który tutaj opadał, i dostajemy już właśnie coś, coś w tym stylu. Możemy ewentualnie jeszcze wziąć kolor czarny, zmniejszyć krycie na około 8%. Zwiększyć trochę pędzel i delikatnie wyszczotkować tutaj to miejsce, bo mamy zmieniony koloryt skóry, żeby się tak nie odznaczał, bo wcześniej był jaśniejszy. I proszę bardzo, mamy bardzo fajnie i szybko zmienione brwi i poprawiony. I tak jak powiedziałem szybko, zmieniliśmy całkowicie wygląd brwi na taki, który na pewno będzie odpowiadał i nam jako fotografom i modelce, jeżeli nie miała odpowiednio wyprofilowanych. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na następny poniedziałek. Oczywiście, osoby nie subskrybujące mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę, jak film się podobał. Pozdrawiam i cześć.